dziś kolejny odcinek z serii podsumowań, tym razem wszystkie książki, które przeczytałam w roku 2023. Będę tylko gdzieś tam podawać tytuł, nie będę opowiadać o tych książkach, ze względu na to, że po prostu jakbym miała opowiadać, to ten filmik trwałby was dobrą godzinę. Wiem, że do strefy książkowej wróciłam w listopadzie, więc jeśli chodzi o podsumowania, w których opowiadałam o tych książkach, no to były chyba tylko 3, październik, listopad i grudzień, więc jeśli jesteście ciekawi mojej opinii o jakiejś książce, która była przed tym podsumowaniem października, napiszcie o tym w komentarzu na dole, a ja dam znać, czy mi się podobało, czy nie i czy polecam, ale wszystkie też opinie możecie zobaczyć u mnie na Goodreads, czy na Lubimy Czytać. Rok zaczęłam od książki The Resolution, Lucifer, Sexed.pl, Fantastyczne zwierzęta, Zbrodnia Grindelwalda, In Vitro, Rozmowy intymne, Gabriel, Skin Coach, Twoja droga do pięknej i zdrowej skóry, Dziewczyna znikąd, Twoja światłość, Uwikłana, Dziś umrzesz ty, Zaginiona dziewczyna, Czarne serce, Blizny jak skrzydła, Winter, Devlin, Bezludna wyspa, Misula, Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim, Nieśmiertelny, Kill znaczy zabić, Zabójcze gry, Życie na miarę, Odzieżowe niewolnictwo, Dieta Klirski, Pla bez trądzików 6 tygodni i tutaj muszę powiedzieć, że ta książka była beznadziejna, nie czytajcie jej, bo naprawdę może wprowadzić w zaburzenia odżywiania, a nic dobrego z tej książki nie wyciągniecie. All Inclusive, Raj, w którym seks jest Bogiem. Lekarz ci tego nie powie, Wielki Błękit, Żarliwa dusza, Gniewna fala, Ponieważ cię kocham, Mroczny przypływ, Mitologia nordycka, Pomyślne wiatry, Piosenki o miłości oraz inne kłamstwa, Sztuka kochania, Podkogorzkie lato, Felix Ever After, Na zawsze Felix, Jedna sroka, Smutek wróży, Palona, Gdzie poniesie wiatr, Żony Konstancina, 10 tysięcy żyć, Złe miejsce, Kochanki Konstancina, Zły czas, To, Zła chwila, Będziesz moja, Muchomory w cukrze, Practice Girl, Z tej strony sam, 12 żywotów Samuela Hawley'a, Miejsca, w których płakałam, Zła miłość, Tam gdzie mieszkam, Altea i Oliver, Złe wychowanie Cameron Post, Anonimowi heretycy, Najgorsza rzecz jaką zrobiła, Kart mięsny, Hobbit, czyli Tam i z powrotem, Szkoła dla wybranych, Jak Moon Fuentes zakochała się we wszechświecie, Nasz dom płonie, Waki, Lato skowronków, Weronika postanawia umrzeć. W tej książce dałam jedną gwiazdkę i na Lubimy Czytać napisałam przerost formy nad treścią. Zabójcza gra, Policjantki, Krwawe pozdrowienia z Rosji, Jak Władimir Putin eliminuje swoich przeciwników, Bez pchu, Cesarzowa kart, 99 chłopaków Mikasa Samersa, Czekacie śmierć, Ofelia mimo wszystko, Wax, Cała prawda o kobietach piłkarzy, 41 dni nadziei, Córka zjadaczki grzechów, Summer Love, Mój kumpel jest dziewczyną, ale to była beznadziejna książka, Śpiący książę, Gdybyś tu był, Ekis Sarah Wheeler, Emocje na talerzu, Jak odbudować zdrową relację z jedzeniem, The Herd Collector, Jej wysokość marionetka, Franki, Wygraj, przegraj, zabij, zgiń, Dołunki i kruasanty, Niewłaściwa rodzina, Aborcja jest, Lista szczęścia, Wciąż się widzę, Słodka trucizna, Głodne, reportaż o niejedzeniu, Monument 14, Odcięci od świata, Wszystkie twoje ślady, Monument 14, Niebo w ogniu, Dress your marines in white, Jake and the other girl, The most important meeting in my life by Max Kolnik, Ten pierwszy ostatni dzień, Monument 14, Wściekły wiatr, What Mario Cento says, Rodzina łgarzy, Hello, goodbye i my pomiędzy, Fall in love, Unorthodox, Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów, Red, white and royal blue, Gwiazdka pełna życzeń, Gorzki smak i wielkiej radości, Serce w chmurach, Pokojówka, Ballada ptaków i węży, To nie mój problem, Ocalało tylko serce, Twój karter, No from snow, Miejsce bez ciebie, Nie pozdrawiam Ethan, Jak nauczyć się szczęścia w każdych warunkach i uwolnić się od schematów, tego też nie polecam. Nic nie rani tak jak miłość, Tak miało być, Polscy miliarderzy, Ich żony, dzieci, pieniądze, Gdzie śpiewają raki, Chłopak z drugiego planu, Sztuka przyciągania, Król darknetu, Polowanie na genialnego cyberprzestępcę, Jak pożyczyć miliardera i przeżyć, Sweet Flick, Cieszę się, że moja mama umarła, Sekretne życie pisarzy, I see you everywhere, Porzucona córka, Mam na imię Alicja, jestem narkomanką, Mam na imię Marta, jestem bulimiczką, Credence, Aunt with happy ending, Tego nie mogę ci powiedzieć, Wszystko czym nigdy nie byliśmy, Współlokator brata, Wszystko czym jesteśmy razem. I to wszystkie książki, które przeczytałam w roku 2023, było ich, jeśli dobrze liczę, 140, więc całkiem spoko wynik, aczkolwiek jeden z gorszych, jeśli mam być szczera. Jest to też spowodowane tym, że to pierwsze pół roku było w moim życiu bardzo zabiegane, bardzo dużo podróżowałam, co gdzieś tam mogliście widzieć na moich lifestyle'owych social media. Natomiast właśnie to w tej drugiej połowie roku miałam troszkę więcej czasu na czytanie i to właśnie wtedy nadrabiałam te książki, bo tam na samym początku zdarzały się miesiące, gdzie na przykład przeczytałam książek 5,
a na przykład potem w listopadzie przeczytam 29, więc z tego powodu zrobiła się taka liczba, z której w sumie, jeśli chodzi o ilość przeczytanych książek, nie jestem zbytnio zadowolona, bo gdzieś tam zawsze czytałam bardziej w okolicach 160-170, patrząc na poprzednie lata, a nie gdzieś tam poniżej 150. Więc mam nadzieję, że w roku 2024 przeczytam tych książek więcej. Koniecznie w komentarzach na dole napiszcie, ile wy książek przeczytaliście w roku 2023. Jeśli lubicie podsumowania, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Jak zwykle wszystkie linki do moich social media znajdziecie w opisie na dole. Serdecznie zapraszam, żeby tam zaobserwować i być bardziej na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Bye.